Przed dzień świąt wielkanocnych mieszkańcy dzielnicy Sobięcin spotkali się w swojej Radzie Wspólnoty Samorządowej na śniadaniu. Od wielu lat, powiem tak prawdę, od 20 lat, od 15 lat, odkąd ja w tej wspólnocie pracuję. Robimy zawsze dla dzieci potrzebujących wsparcia i dla starszych, samotnych osób. Dla nas po prostu jest wielką satysfakcją w naszej Radzie Wspólnoty Samorządowej Sobięcin-Gaj, że możemy coś robić dla ludzi potrzebujących wsparcia. Przychodzą, chętnie przychodzą, znają nas już, współpracują niektórzy z nami. Jest po prostu, dobrze się czujemy w te dni przedświąteczne. Obie salki wypełniły się po brzegi. W jednej do wielkanocnego wspólnego śniadania zasiadły dzieci, a w drugiej licznie przybyli dorośli. Myślę, że święta wielkanocne mimo wszystko są najważniejszymi świętami, bo nawet Pismo Święte zauważa, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara, nie byłoby Bożego Narodzenia, nie byłoby innych wydarzeń. I te święta wielkanocne są pełne nadziei, dlatego że skoro Chrystus otworzył dla wszystkich niebo, skoro wszystkich odkupił przez swoją śmierć, to niebo dla wszystkich jest otwarte, jest możliwe do osiągnięcia i wtedy w człowieku jest radość, że nawet jeżeli życie jest ciężkie tutaj, to tu jesteśmy tylko pielgrzymami, otwiera się niebo. Stąd ta radość przekładana najpierw na rodziny, na najbliższych i ta radość, która wraz z wiosną, która oby już jak najszybciej przyszła, przekłada się na cały świat. W tym szczególnym okresie bardzo istotne jest wsparcie zarówno duchowe, jak i materialne, ponieważ tego typu inicjatywy niestety wymagają takich dokonań. Ważne, że takie osoby w dzielnicy Sobięcin są. Zawsze lubiałem, jak w samorządzie spotykamy się, jak przynajmniej raz do roku na święta wielkanocne, raz do roku na święta Bożego Narodzenia, jak wspólnie siedzimy, zjemy wspólny posiłek, jak zadowoleni jesteśmy z tego, że możemy być razem, że możemy sobie złożyć życzenia, żeby następny rok był lepszy, żeby w ogóle nasze życie było lepsze. Zawsze, jeszcze raz powtarzam, zależało mi, żebyśmy się mogli przynajmniej raz w roku spotkać, raz czy na te święta. Po prostu uważam, że jest to bardzo ważne. To pozwala niektórym mieszkańcom, właśnie tym, którzy najbardziej potrzebowali tego spotkania, żeby czuli się, że są razem, że nie są sami, że nie są osobno, że nie są odrzuceni na bok i nikt na nich nie zwraca uwagi. RWS-y spełniają swoją rolę i to bardzo. Jak zapewniają uczestnicy, jest to miejsce, w którym spotkać mogą się na przykład ludzie samotni. Tak jak co roku, tak i w bieżącym roku spotkaliśmy się tutaj w naszej środowiskowej społeczności pod kierunkiem naszego pana Romana i jego przyjaciół, żeby spędzić ten dzień świątecznie i radośnie. Kto tu jest? No, jesteśmy tu ludzie samotni. Jesteśmy ludzie, którzy nie radzą sobie we współczesnym świecie. Są tu ludzie, którzy nie radzą sobie sami z sobą. A tutaj wszyscy stanowimy jedno. Żyjemy już w dobie papieża Franciszka, który przed chwilą w rozmowie z kimś powiedziałem, że jest z nami ten papież zaledwie kilka dni, a cały świat go cytuje. I właśnie ten papież jest takim drogowskazem dla Kościoła, bo kierowany Duchem Świętym nagle pokazuje, zobaczcie, wkoło was są ludzie potrzebujący pomocy i nie tylko materialnej, ale takiej akceptacji, pomocy duchowej, by mogli razem z nami się cieszyć we wspólnocie. I dlatego takie inicjatywy są pełne pochwał i godne do naśladowania, oby więcej. Rozmawiamy, dyskutujemy, wspominamy, jak było, jak jest, co nas jeszcze czeka. Wielu z nas już odeszło. Wspominamy też tych, co odeszli. A w takiej atmosferze wzajemnej życzliwości, radości, uśmiechu dzielimy się swoimi przeżyciami z tym, co nas raduje, co nas martwi, co nas cieszy, czego się boimy, bo przyszłość jest dosyć trudna, zapowiada się dosyć trudna. Poza tym poznajemy tych ludzi. Środowisko sobięcińskie jest bardzo trudne. Były takie zamiary, o ile ja słyszałem, że chciano zlikwidować Rady Wspólnot Samorządowych, ale to jest po prostu potrzebne. Nie są to aż takie duże nakłady, które miasto daje, bo wszyscy robimy tutaj za darmo. No, utrzymanie lokalu, no wiadomo, kosztuje światło, ogrzewanie, telefon i takie rzeczy, ale to jednak
to jednak warto na to dawać pieniądze, skoro to przynosi jakieś korzyści. Świąteczne spotkania mają zawsze integralny wymiar i są bardzo często chwilą radości i odskocznią od codziennego życia, w którym wielu osobom nie jest łatwo.